Spróbujemy przygotować wykres funkcji liniowej. W celu opracowania takiego wykresu trzeba przygotować dane w postaci tabeli z wartościami x i y. OK. No to może zatytułujmy, że wykres, może wzór oczywiście funkcji liniowej, to jest y równa się ax plus b, ax plus b. No i sporządzamy tabelkę. Weźmy sobie tutaj x. Tutaj y. Tak. I wprowadźmy może argumenty od minus 5. Tak jak to w tabelkach się w szkołach przecież robi. Jest 4, no i może do 5. No to 1 meg można sobie przyspieszyć. O, fajnie. OK. Co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy, ile wynosi a. Ile wynosi b? OK, no to szybciutką jakąś tam tabeleczkę sformatujmy. Myk, myk, myk. To już każdego indywidualna sprawa, jak to będzie wyglądało. Można oczywiście to zrobić i na kolorowo, i pocudować troszeczkę. No może zróbmy jakiś tam kolor szybciutko. Weźmy takie wypełnienie. I wtedy białe cyferki. O, może być. OK, no to tu wpisujemy oczywiście formułę. No może zdefiniujmy, ile będzie a, ile ten. No załóżmy, a będzie 1, a tu będzie b 3. No to też weźmy sobie może jakąś rameczkę. No niech będzie coś takiego, żeby to wyglądało może lepiej. Tak, na szybkiego może. O, no dobra, starczy. No i teraz tak, tutaj wpisujemy oczywiście formułę, czyli równa się. No i wzór jest jaki? Ax plus b, czyli a komórka. Prawda? Razy x, czyli x. No i oczywiście plus b, plus b, a b jest u nas tym, no i enter. No i tu się pojawia, tak jak się obliczało w szkołach, tak, no i przeciągamy do dołu i co się okazuje, że jakieś błędy są. No i dlaczego te błędy wynikają? No bo, tak jak już się uczyliśmy, się wyuczyliście. Niektóre komórki są niezmienialne, zobaczmy, czyli komórka jaka? C4 i trzeba ją zablokować. Czyli blokujemy tą komórkę, czyli dolara, i blokujemy komórkę C6, żeby się nie zmieniała, bo A i B są jakby stałymi u nas. OK. No i teraz spróbujmy to na dół machnąć. No i teraz wyszło nam całkiem przyzwoicie, prawda? Można nawet sobie sprawdzić, jakby ktoś tam nie do końca wierzył, że to tak, czyli na piechotę sobie policzyć. Dobra, a teraz stwórzmy z tego wykres liniowy oczywiście. No to co robimy? Zaznaczymy wykres. Ja tu miałem już zaznaczony liniowy, no i on tutaj się oczywiście robi, tak? OK, no i on wygląda coś takiego. Oczywiście tutaj można się jeszcze pobawić tytuł, prawda? Zobaczcie u nas, jaki to by był tytuł na przykład. Y równa się ax, czyli tak naprawdę x, bo a jest jedynką. I plus b, czyli plus 3. No, można to jeszcze inaczej zrobić, a tak na piechotę. No i pojawił się tytuł.
Oczywiście można tam czcionki zmieniać i tak dalej, no to już każdego osobna rola, żeby sobie tutaj popatrzył. Czy osie, na przykład oś, jesteśmy w osi poziomej. Zobaczcie, jak pogrupimy, prawda? Kolor tekstu można, czyli tutaj będą teraz na niebiesko te cyfry. No, nie wiem, na czerwono, może nie. No taki. No, można je powiększyć oczywiście, tak? Będą większe. No to już jest każdego indywidualna sprawa. No i tak wygląda wykres funkcji liniowej. Co jeszcze można by było powiedzieć? Jak tutaj zmienicie, nie wiem, na trójkę, zobaczcie, jak klikniemy, automatycznie zmieniają się, prawda? Tutaj y i wykres też się zmienia, bo wpisaliśmy formułę. Jak piszemy tu 0 na przykład,